witam Was serdecznie. Chciałbym pokazać, przetestować. Temperatura 0, było minus 2 w nocy. Przetestować mój dogrzewacz, który został przerobiony na ogrzewanie postojowe. Jest to D3WZ. Zwykły dogrzewacz, który jest w każdym szaranie 1.9 TDI. Przynajmniej tak teoretycznie powinno być, że powinien być. Więc zacznijmy od tego, że został zainstalowany tutaj moduł GSM Simster 5, za pomocą którego możemy teraz, wysyłając SMS-y z aplikacji w telefonie, już ją włączam, to jest aplikacja Simster V5.7, taki model. No i teraz możemy za pomocą tej aplikacji sprawdzić, jaką mamy temperaturę w aucie. Ona wysyła SMS-a i dostaje odpowiedź. Chwilę to trwa. Nie jest to tak od razu. Minus 0,1 stopnia mamy w tej chwili. No i możemy uruchomić aplikację. No, uruchomimy ją na 20 minut. Będziemy to nagrywać. Szyby są ładnie zamarznięte. Na dworze jest 0 stopni. W tej chwili w nocy było minus 2. W aucie jest wiadomo zimno, jak to 0 stopni. Więc możemy uruchomić. Po 20 minutach włączą się nadmuchy. Pojawi się HE i włączą się nadmuchy. Temperatura płynu będzie w tym momencie 32 stopnie. Tak jest ustawione na taką temperaturkę i przy takiej temperaturze powinno się włączyć. Zaobserwujemy, co po 20 minutach dzieje się w aucie, jaka jest temperatura. Czujnik temperatury jest pod fotelem kierowcy, specjalnie pod fotelem kierowcy, bo ten fotel jest najczęściej wykorzystywany i to kierowca najczęściej odczuwa braki w cieple, więc będziemy wiedzieć, jaka tam jest temperatura. Nadmuchy się włączają na górne, więc ta temperatura na dole nie pójdzie mocno w górę, ale będę ja mógł zaobserwować, czy rzeczywiście w aucie się zrobiło cieplej i o ile mniej więcej, nie? Jeszcze żeby było wiadomo, włączymy tutaj nadmuch, znaczy klimatronik 0 stopni pokazuje, czyli jest na dworze 0 stopni, wyłączymy. Auto jest zupełnie zimne. Ciężko to będzie pokazać, bo chyba tam nie ma zbliżenia, no ale w każdym bądź razie auto jest zimne. Wyłączamy i idziemy sobie do włączenia. Ja sobie wyjdę z auta i przyjdę za 20 minut, czyli o 9.31. Zobaczymy, jaka będzie temperatura. Wtedy zakończymy nasz test. Uruchamiam. Rebasto timer 20 minut. I spotykamy się za 20 minut. Można to wyłączyć, żeby było widać zegarek.
No, wyłączył się dogrzewacz. W aucie jest, można powiedzieć, że nie jest zimno, bo ciepło nie jest. Temperaturę mamy w tej chwili, znaczy godzinę mamy 9:31, czyli powstało, znaczy działało urządzenie dogrzewacz 20 minut. Sprawdźmy temperaturę pod fotelem, o ile się podniosła. Sądzę, że nie o wiele. W każdym bądź razie wszystkie szyby są odmrożone. 0 stopni na dworze. A to już duży plus. Włączyliśmy nie to, co trzeba. Przepraszam bardzo. Miała być włączona temperatura. No ale to można wyłączyć. Żaden problem, bo można to też ręcznie włączać. Więc wyłączmy chyba 100. I sprawdźmy temperaturę pod fotelem kierowcy. Już się wyłączyło. Tu mieliśmy nacisnąć. W aucie jest zainstalowany do tego sterownika. Jest zainstalowany dodatkowo czujnik temperatury. No jest, można powiedzieć, o 1 stopień się podniosło, ale jest to pod fotelem. No tutaj wyraźnie się podniosło więcej. Z tym, że uważam, na moje odczucia 20 minut przy takiej temperaturze to jest zdecydowanie za mało i gdyby to było 30 lub 45 włączone przed wyjazdem, to w aucie powinno być zdecydowanie już ciepło. Także takie są moje odczucia. 20 minut jest zdecydowanie za mało. Do odmrożenia szyb jak najbardziej wystarczy, ale żeby poczuć ciepło w aucie, to troszeczkę jest za krótko te 20 minut. Z tym, że możemy sobie włączyć oczywiście takiej opcji, że będzie działało, dopóki go nie wyłączymy. Znowu poprzez aplikację. Także wcale nie musimy włączać przez ten włącznik czasowy 20 minut. No i tak to wygląda. W moim aucie od dnia produkcji jest drugi akumulator, także nie martwię się tym, że akumulator mi padnie. Tym bardziej, że mam nowy akumulator, większy niż powinien być ten główny, a drugi dodatkowy też jest nowy. Jest 60-amperowy, czyli też troszkę większy niż powinien być, ale to z racji tego, że po prostu ten kształt, tam jest miejsce pod fotelem, wymusza pewien kształt i tylko o tej mocy pasował do tego pojemnika pod siedzeniem pasażera. Także no tak to wygląda. Szyby fajnie odmrożone, więc polecam opcję przerobienia dogrzewacza swojego. Oczywiście dogrzewacz musi być w pełni sprawny, wszystko musi działać. Nie może być żadnych błędów. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, to dziękuję za uwagę i kończymy.